Cześć, ja jestem Arek, a ty jesteś na kanale Vantrip, na którym z Fiata Ducato L4H3 budujemy kampera. W ostatnim odcinku robiliśmy naszą zabudowę nadkola i podstawę pod zbiornik wody, a dzisiaj zajmiemy się kilkoma drobniejszymi rzeczami. Tak jak w ostatnim odcinku wam wspominałem, dzisiaj w nocy po 22 odebraliśmy naszą lodówkę. I zaraz będziemy ją otwierali i zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda. Okej, więc przystępujemy do otwierania. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Lodówka, tak jak mówiłem, przyjechała wczoraj o godzinie 22. Z panem Marcinem tak fajnie, sympatycznie się rozmawiało, że rozstaliśmy się grubo po północy. Dowiedzieliśmy się kupę rzeczy, otrzymaliśmy mnóstwo porad. Generalnie bardzo sympatyczne spotkanie. No i mamy to. Wszystko fajnie zabezpieczone. Będziemy musieli jeszcze wymyślić, jak ją dobrze przymocować. Tu ściągnięte. Lodówkę będziemy musieli już zamontować w naszym miejscu docelowym, więc jakoś sobie ją zabezpieczymy, tak żeby nam się nie uszkodziła. I naszym oczom ukazuje się piękna nowa lodóweczka. No wygląda super. Teraz tak, słuchajcie, z tego co się dowiedziałem, to tą górną pokrywę możemy ściągnąć, czyli o tyle jeszcze możemy sobie obniżyć lodówkę. To jest jakieś, no zaraz zobaczymy, ile dokładnie to będzie niżej. Super. Fajnie to wszystko wygląda. Nawet mamy pojemniczek na robienie lodu. Nie wiem, czy wspominałem, ale my zamówiliśmy lodówkę z dolną szufladą mrożącą. Czyli generalnie będziemy mogli sobie stosować tak, że tylko dół nam mrozi, albo dwie szuflady nam mrożą, albo trzy szuflady mrożą, albo całość jest stosowana jako zwykła lodówka. No bardzo fajnie to wygląda. Tylko teraz tak, no lodówka nie chodzi na baterię, więc musimy ją jakoś podłączyć do prądu. Z tyłu wszystko wygląda w ten sposób, czyli mamy wyprowadzone przewody do podłączenia napięcia. Z tego co wyczytałem w instrukcji, to zalecany bezpiecznik jest 5-amperowy, maksymalnie 10-amperowy. Nasz czujnik. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięciożyłowy przewód. Nie wiem, czy można go sobie przedłużyć, ale my i tak najlepiej, jak on jest zamontowany gdzieś blisko lodówki, żeby można było sobie wszystko tam ustawiać. I teraz zobaczcie, żeby górę ściągnąć, to musimy ściągnąć, odkręcić te dwie śrubki. Ok, słuchajcie, teraz więc tak, lodówka z górną półką ma 84 cm i zaraz sobie zobaczymy, ile zyskamy, czy w ogóle gra jest warta świeczki po ściągnięciu górnej pokrywy. Z tego co się od Marcina dowiedziałem, to są tylko te dwa wkręty i powinna nam zejść. Zeszła, ale czy my tu tak dużo zyskamy, to no centymetr na 83, czyli no gra już jest warta świeczki, bo o centymetr będziemy mogli zrobić sobie niżej półkę nad tą lodówką. Kolejną rzeczą, którą chciałem zrobić, to przełożenie zawiasów. I teraz, czy to jest prosta rzecz, czy nie? Zobaczymy. No i z tego co widzę, to zawiasy mamy przykręcone od góry na dwie śruby. Czyli byśmy musieli tylko
go tutaj wykręcić, na dole wykręcić i przekręcić na drugą stronę. Ok, spróbujemy sobie to zrobić. Zawiasy i z tego co widzę, zawiasy dokładnie te same montujemy po jednej i po drugiej stronie, to znaczy dołu przekładamy, bo one są tak jakby na kołysce. Czyli nie będzie żadnego problemu, żeby to sobie przełożyć. Dół jest montowany na trzy śrubki, a góra na dwie. Z jednej strony wyciągamy, jedną śrubkę wkręcamy, ponieważ tam widzę jest jedna została. I zawias wkładamy sobie z drugiej strony. A, jeszcze nie. Tutaj mamy trochę pianki, więc ciężko śrubka idzie. Ok, jedną stronę mamy, teraz kręcimy sobie tylko dół i mamy gotowe. Ok. Jedną rzecz chyba źle zrobiłem. Na dole powinien być ten... taka gumka, taka dystans, żeby drzwiczki nie leżały całkiem na zawiasie. Ok, teraz mamy. No, jak widzicie, nic skomplikowanego z przełożeniem. Ha, jeszcze jedną rzecz nie zrobiłem, więc muszę górę jeszcze raz odkręcić. Takie coś jeszcze trzeba włożyć i przełożyć u góry. Tak to jest, jak się coś robi szybko i się nie sprawdzi. To się robi w dwa razy. Jeszcze zaraz zobaczę, czy na dole nie było czegoś takiego. Sprawdzimy. Już teraz już te drzwiczki się fajnie trzymają. Na dole mamy taką podkładkę, którą też musimy przełożyć. Zobaczcie, ona jest na lewą albo na prawą stronę. A więc nie sprawdziliśmy, jeszcze raz odkręcamy. Ja. Ale sobie zrobimy to, że odkręcimy górę. Wyciągniemy sobie drzwiczki. I od dołu. Mamy otworek, czyli musimy po prostu to wkręcić tu. I teraz chyba będzie tak, jak mi się wydawało, czyli ta podkładka jednak powinna być u góry. Na dole drzwi nam się będą już fajnie tutaj same trzymały. U góry wkręcamy zawias. I ta podkładeczka, która dociska nam całość. Drzwi stabilnie się trzymają. Wszystko fajnie tutaj działa. Tylko na razie, wiecie co, chyba przykręcę tą górną pokrywę, dopóki jeszcze nie mamy górnej półki, żeby nie uszkodzić nic w tej lodówce. Więc górną pokrywkę sobie zakładamy. Dobra, z przodu, słuchajcie, są takie zaczepy, które trzeba włożyć, ale najpierw trzeba wyciągnąć taką jedną zaślepkę i wtedy można sobie spokojnie to wszystko tu włożyć. Dobra, lecimy ze sprawdzeniem, czy lodówka wchodzi w miejsce, które dla niej przygotowaliśmy. Dobra, i próbujemy wstawić naszą lodówkę tam, gdzie myśleliśmy, żeby była.
za ciasno albo nie. Trochę tu musimy sobie wyrównać. Lodówka ma od dołu nóżki, dzięki którym możemy sobie ją troszeczkę z jednej strony podnieść, z drugiej opuścić. Jeszcze. Czekajcie, tu. Z tyłu nie ma nóżek. Tu już nam nie pójdzie do dołu, tam nam nie pójdzie do góry. No i właśnie dlatego tak się broniłem przed zrobieniem tej półki, zanim będzie lodówka. Tak jak mówiłem, wymiary wymiarami, a rzeczywistość rzeczywistością. Zrobiliśmy sobie tutaj przestrzeń na 50,5 cm. Na 50,5 cm. Lodówka ma niby 49,5 i nam nie wchodzi. Obciera nam o wszystkie boki i dolega do wszystkich krawędzi. Czyli będę musiał tą ścianę łazienki przesunąć jeszcze o 2 cm w prawo. No i wtedy powinno być już ok. Wtedy ta półka powinna nam wystarczyć. Dobra, więc miało być szybko, ładnie, pięknie, a jak to zwykle bywa przy budowie kampera, robisz jedną rzecz i wychodzi ci 10 innych. Zabieram się za przestawienie ścianki łazienki. Słuchajcie, tak sobie wymyśliłem, że zrobię tak. W tym miejscu tutaj na dole wrzucę dystans 2-centymetrowy. Tak samo tam z tyłu na półce. No i górę będę musiał przekręcić też o 2 centymetry w prawo i całą ścianę przymocować też 2 cm w prawo. Kurczę, ze ścianą będę miał największy problem, bo to jest wszystko wkręcone. Nie wykręcę tych śrub teraz. Powkręcane, posklejane. O kurczę, tego nie przewidziałem. Aha, dobra, kombinuję, może mi się uda. Ok, ścianka przestawiona. Tak jak widzicie, w tym miejscu dałem 2-centymetrowy dystans. Tak samo taki dystans jest włożony z tej strony. Po drugiej stronie przykręciłem już płytę szóstkę, której właśnie kawałek będzie tutaj zachodził. Reszta będzie otwarta, tak żeby lodówka miała swoją wentylację. No i góra cała jest już też dokręcona, tak jak powinno być. A więc próbujemy wstawić lodówkę po raz drugi. Bajka. Super. No i słuchajcie, lodówka stoi sobie stabilnie. Pięknie się otwiera, z każdej strony ma luzy. Będziemy musieli wykminić jakoś, jak ją przymocować. Marcin mówił, że najlepiej przykleić z tej strony listewki. Ja myślę, że tutaj zrobię sobie tylko poprzeczkę, gdzie tutaj dokleimy sobie kawałek listewki, ale to będziemy robili później, jak już będziemy sobie wszystko montowali. Ok, fajnie to wyszło. Wszystko się dobrze otwiera, a więc spróbujemy sobie ją podłączyć i zobaczymy, jak to wszystko działa.
przewody do lodówki mamy puszczone 4 mm kwadrat. Zresztą tak jak zaleca producent. Czyli dokładnie tyle, ile powinno być. Teraz słuchajcie, przewody mam już podpięte do skrzynki, ale jeszcze nie jest włączony bezpiecznik. I tak jak mówiłem, lodówka będzie podpięta do skrzynki, która jest podpięta bezpośrednio do akumulatora. Która jest podpięta bezpośrednio do akumulatora. To przez to, że przy pomocy naszego regulatora, przy pomocy jednego guzika możemy odłączyć całe zasilanie, ale nie chcę, żeby wtedy rozłączać lodówkę. Bo wiadomo, jest lato, wychodzimy, chcemy odłączyć całe napięcie, ale to co ma chodzić, czyli lodówka będzie cały czas podpięta do akumulatora. Będziemy mieli możliwość odpięcia jej, ale przez taki osobny całkiem wyłącznik. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o podłączenie. Pozostało nam włożenie bezpiecznika. Zaraz poszukamy sobie, spróbujemy na początku włączyć tak jak zalecane w instrukcji, czyli zabezpieczenie 5-amperowe. Jeżeli to będzie mało, to będziemy próbowali sobie włożyć coś większego, ale na razie zostanie tutaj 5 amper. Czyli jaki tu mamy przewód? Wszystkie przewody fajnie nam się z tyłu schowają. Jest na nie miejsce. No i słuchajcie, na razie roboczo podepniemy sobie jeszcze nasz programator do lodówki. Później znajdziemy do niego jakieś fajne miejsce. Najprawdopodobniej to będzie właśnie tutaj, zaraz nad lodówką. No nie wiem, czy wspominałem, nad lodówką będzie też taka mała przestrzeń robocza i tu będzie właśnie po prostu maskownica i myślę, że w tej maskownicy sobie umieścimy na co ty? A imbus. Więc my wkręcimy sobie to na razie na nasze wkręty, a później zastąpimy je czymś ładniejszym. Okej, to na razie mamy. Dobra, szukamy bezpiecznika i wkładamy bezpiecznik. A bezpiecznik potrzebujemy 5-amperowy. 5 amper, to powinno być to. Dokładnie. I zobaczymy. Okej, no i lodówka chodzi. Z tego co Marcin tłumaczył, u góry mamy temperaturę, jaka jest w tej chwili w lodówce. Na dole mamy temperaturę zadaną, czyli w tej chwili jest ustawione na minus 10. Standardowe ustawienie, z tego co wiem, żeby dolna szuflada mroziła, a dwie pozostałe były zwykłą chodziarką, to jest między 8 a 14 stopni na minusie. Tu możemy sobie zmieniać. Mamy na minus 12. Zostawmy na razie na 10. Jest godzina w tej chwili. Już wam powiem. To zobaczymy, jak szybko sobie schłodzi do tych założonych minus 10 stopni.
No i przy 17 stopniach na zewnątrz lodówka się schłodziła do minus 10 stopni w 42 minuty. No myślę, że to całkiem dobry wynik. Zobaczymy sobie, jak to będzie trzymało, a jak lodówka pracuje w takich normalnych warunkach, to się okaże, jak wyjedziemy do Afryki. Ok, słuchajcie, teraz byśmy musieli jakoś tą lodówkę przymocować. Wymyśliłem sobie, że nie będę jej nigdzie kleił, tylko na dole, zobaczcie, mamy nóżki. I wymyśliłem sobie, że tutaj po prostu przykręcę płytę, która będzie blokowała, że te nóżki nie wyjdą już nam do tyłu. To będzie mocowanie od tej strony. A od góry, tutaj zrobię sobie półkę, która będzie nam już fajnie przykrywała lodówkę i też będzie ją dociskała do dołu, także lodówka już nam się nie ruszy. I to jest mój pomysł na zamocowanie tego. Czyli muszę sobie zrobić z tej strony stelaż taki sam, jak mam tutaj. No i zrobić u góry półkę. I na dole tą małą listeweczkę. I wtedy to nam się będzie trzymało już na amen. Okej, mniej więcej tak, bo to wszystko wyglądało. Teraz może po kolei opowiem wam, co tutaj zrobiliśmy. Czyli tak, jak na początku mówiłem, na samym dole przykleiłem zwykłą sklejkę 4 mm, tak, żeby nam zapierała się tutaj za nóżki, tak? Lodówka u góry jest dopchnięta przy skosie do samej ściany, czyli tutaj już nam się na dole nie wysunie. A żeby nie podskoczyła nam do góry, to jest od góry dociśnięta płytą. Płytą i kantówkami. Jest to tak zrobione, że położyłem u góry sklejkę 4 mm nad samą szafką. Pod nią podkleiłem Armaflexa 1,5 mm. Docisnęłem, także lodówka już nam tutaj nawet nie drgnie. To, co jest tutaj, to wam mówiłem, to jest taka szczelina technologiczna, że tak powiem. Tutaj będzie zamontowany, będę musiał wyciąć troszeczkę jeszcze w tej kantówce otwór na baterię. Dalej ta płyta będzie odkręcana, tak żeby był dostęp do tego. Czyli tutaj, jak jest lodówka, nad lodówką będzie szafa. Szafa. Dużo powiedziane, szafa. Szafka. Będzie można tą płytę odkręcić, więc będzie można dojść do całej instalacji wodnej, która będzie znajdowała się w łazience. Z tej strony będzie bateria, będzie tam przykręcona do jakiejś kantówki, którą sobie później zamontujemy. No i tu już będzie ładnie przykryte wszystko płytą. Od strony łóżka to wszystko wygląda w ten sposób.
Czyli tutaj mamy ścianę, którą sobie zabudujemy. Nie wiem, być może jeszcze wykorzystam część przestrzeni z szafy, żeby tutaj zrobić takie półeczki na wkładanie różnych rzeczy. No i stąd poleci już ściana, która będzie dochodziła do samej ściany bocznej. Wana. Ok, także tutaj całą konstrukcję, wszystkie konstrukcje generalnie po tej stronie mamy już zrobione. Zostało nam jeszcze tylko przykrycie pleców w łazience. Z tym będę miał trochę zabawy, bo tam mamy dosyć niezłe krzywizny. No i poprzykrywanie tego wszystkiego płytami, założenie drzwiczek. Cały przód będzie jeszcze wyklejony też sklejką. Tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No i u góry będą drzwiczki normalne, duże, otwierane. A lodówka będzie tak, jak jest. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Myślałem, że zajmę się całkowicie innymi rzeczami, ale jak zacząłem montować lodówkę, to powstała cała szafa. Generalnie, tak jak mówiłem, do przyklejenia są już tylko sklejeczki, obudowanie tego i będziemy mieli ten fragment zakończony. Lodówka jest zamontowana, także jest trzymanie tylko praktycznie od dołu, od góry, od boków nie ma na razie żadnego. Myślę, żeby ją jeszcze jakiś, chociaż nie jest to konieczne, ale pewnie dam jakieś ograniczniki, żeby jeszcze nie przesuwała nam się na boki, ale to sobie zrobimy już, jak będziemy przykrywali to wszystko ścianami. No i na tym zakończymy na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że komuś pomogło, dało jakieś wskazówki. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co dzisiaj robiliśmy, to proszę o zostawienie ich w komentarzach. Na wszystkie z pewnością odpowiemy. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, trzymajcie się.